Kochani, kiedy myślimy o modlitwie wstawienniczej, kiedy myślałem o modlitwie wstawienniczej, przyszedł mi jeden bardzo taki przemawiający, chyba najbardziej mocny obraz, który mówi o mocy modlitwy wstawienniczej. Jest to zapisane w II Mojżeszowej, w 17 rozdziale, kiedy naród izraelski przeszedł przed Morze Czerwone. Czytamy o tym w 15 rozdziale, kiedy w 14, kiedy w później 15, kiedy już byli na drugiej stronie, kiedy można było rzec, że już są tam, gdzie powinni być, choć tak naprawdę przed nimi była jeszcze pustynia, ale już przynajmniej byli poza wpływem Faraona. Wiedzieli, że tam czeka na nich walka, że to nie jest taka sielanka, ale że tam będzie walka, że będą musieli pokonać te narody wszystkie, które tam są, które Pan Bóg skazał na wytępienie, dlatego że ten czas łaski się dla nich skończył i po prostu to było ich czas dla Izraela, aby właśnie te narody zostały wytępione, aby oni zajęli ziemię Kanaan. I pierwszą taką bitwą, która się rozpoczęła zaraz po przejściu przez Morze Czerwone, to była wojna z Amalekitami. Długo nie musieli czekać na nią, ale czytamy o tym, może przeczytajmy od 8 wiersza, 17 rozdział 2 Księgi Mojżeszowej, od 8 wiersza. I nadciągnęli Amalekici, aby walczyć z Izraelem w Refidim. Wtedy rzekł Mojżesz do Jozuego: wybierz nam mężów i wyrusz do boju z Amalekitami. Jutro ja z laską Bożą w ręku stanę na szczycie wzgórza. Jozue uczynił tak, jak mu rozkazał Mojżesz i wyruszył do boju z Amalekitami, a Mojżesz, Aaron i Hur weszli na szczyt wzgórza. Dopóki Mojżesz trzymał swoje ręce podniesione do góry, miał przewagę Izrael, a gdy opuszczał ręce, mieli przewagę Amalekici. Lecz ręce Mojżesza zdrętwiały, więc wzięli więc kamień i położyli pod niego i usiadł na nim. Araon zaś i Hur podpierali jego ręce, jeden z tej, drugi z tamtej strony. I tak ręce jego były stale podniesione aż do zachodu słońca. Tak pobił Jozue Amalekitów i ich lud ostrzem miecza. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: zapisz to dla pamięci w księdze i wbij to w głowę Jozuego, że całkowicie wymarzę pamięć o Amalekitach pod niebem. Potem zbudował Mojżesz ołtarz i nazwał go: Pan sztandarem moim. I rzekł: przyłóż rękę do sztandaru Pana. Wojna jest między Panem a Amalekitami z pokolenia w pokolenie. Niezwykle bogaty tekst. Niezwykle bogaty tekst i wiem, że tylko jakąś malutką część mogę tutaj z tego wyłuskać, ale odebrałem to, że to jest ten fragment, który pokazuje nam, jak mamy się przygotować do walki, jak bardzo ważna jest modlitwa wstawiennicza, jaka niesamowita jest moc modlitwy wstawienniczej. I tutaj czytamy, że Mojżesz miał wybrać mężów, aby wyruszyli do boju, ale sukces tej walki polegał na tym, że to była wstawiennicza modlitwa cały czas, kiedy trwała bitwa. Dopóki miał ręce podniesione do góry Mojżesz, dopóki była modlitwa, żarliwa modlitwa wstawiennicza, armia zwyciężała. Niesamowity obraz. A kiedy opuszczał ręce, kiedy opuszczał modlitwę wstawienniczą, wróg miał przewagę. Co nam to pokazuje? Kiedy się nie modlimy, wróg panuje. Nie ma innej opcji, kochani. Wróg panuje. Kiedy się nie modlimy, wróg panuje.
My zwyciężamy przez modlitwę. Przez modlitwę zwyciężamy i jest, to jest niesamowita tajemnica. Dlaczego my się modlimy tu o przebudzenie, o to, żeby Pan przełamał te więzy tradycji, religii, tego ducha religijności i tak dalej. Ale kochani, kiedy patrzymy na takie kraje jak Korea, na przykład południowa, to my widzimy, że tam naprawdę jest, tam jest totalna zmiana. Musielibyśmy pojechać. Czy był ktoś w Korei Południowej? Nie był. Ale na pewno żeśmy słyszeli, oglądaliśmy. A kiedy brat Michał Chydzik, jeszcze w świętej pamięci, był w Korei, on mówił, jaka tam była atmosfera, jaki tam był porządek, jaki tam był szacunek. Pamiętam, jak to brat Michał opowiadał, jak mówił, jak tam dzieci chodziły, jak po prostu jaki szacun. Zresztą oni byli tu, nie musieliśmy tam jechać, bo ja ich widziałem tutaj w Polsce w latach 90. Byli tutaj, byli w Ustroniu, byli w Cieszynie. Ja ich obserwowałem. To, co mogłem zaobserwować, to, że to był naród modlący się. Kiedy przyszli do zboru, do Elimu, to nie szli, nie patrzyli się tam, jak wygląda, oglądali, tylko od razu przyszli, uklękli wszyscy, a było to około gdzieś, myślę, że 100 ponad osób, może 150, sama młodzież, dzieci i młodzież, uklękli i modlili się. Kiedy poszli usługiwać na rynek do Cieszyna, bo to było w ramach Kids Kids, pierwszą rzecz, którą zrobili, to uklękli na rynku i modlili się. Po prostu to jest ten duch modlitwy, który ogarnął ten kraj. I my widzimy przełomy. Widzimy, że ten kraj w 40 przynajmniej procentach jest nowonarodzony. Oni mają tam góry modlitwy, oni się modlą stawienniczo. Modlą się, modlą się, modlą się. Nie dla zasady jakiejś, dla tradycji, ale wiedzą, że to przynosi skutek. I to jest tajemnica. Podczas wielkich kampanii ewangelizacyjnych, jakie miał Reinhard Bonnke, też widziałem to na filmach. Widziałem, że w trakcie ewangelizacji, tam gdzieś z tyłu, gdzieś tam za sceną albo w innych miejscach, w pomieszczeniach, ale to głównie było na stadionach, więc to tam gdzieś było za sceną, było mnóstwo ludzi, którzy non-stop żarliwie się wstawiali. To byli Mojżeszowie, Aaroni i Hurowie. W trakcie walki. I dlatego to był też cały sztab ludzi. To nie byli jacyś tam pojedyncze tylko osoby, ale to był cały sztab ludzi, który się modlił. I dlatego tak niesamowite działanie Boże było podczas ewangelizacji. I zauważmy, że więcej zależało od tych podniesionych rąk Mojżesza niż od tego machania szabelką. Oni mogli się wysilać, ale i tak przegrywali. Więcej zależało od wstawienników, od tych podniesionych rąk, niż od siły tych pojedynczych wszystkich wojowników, choćby ich było nie wiem ile. Niestety, przegraliby. I tak to było tutaj. Jak Mojżesz miał ręce na dół, nie było modlitwy wstawienniczej, przegrywali. I tak nieraz jest często w naszym życiu. Jeżeli się nie modlimy, nie wstawiamy, to przegrywamy. Wróg zwycięża. I Samuel był tak skuteczny w modlitwie wstawienniczej, że on powiedział w pierwszej księdze Samuelowej, przeczytajmy ten fragment. Również i ja daleki jestem od tego, aby zgrzeszyć przeciwko Panu przez zaniechanie modlitwy za wami.
Popatrzcie, dla Samuela zaniechanie modlitwy wstawienniczej to był grzech. To było minięcie się celu, do jakiego on został powołany. On był wstawiennikiem za Izraela. I popatrzmy w inny fragment, w 1 Samuelowa 7, od 7 wersetu, gdy była walka. Lecz gdy Filistyńczycy usłyszeli, że synowie izraelscy zgromadzili się w Mispie, ruszyli książęta filistyńscy na Izraela, synowie izraelscy usłyszawszy to, zlękli się Filistyńczyków. I rzekli synowie izraelscy do Samuela, nie przestań wołać za nami do Pana, Boga naszego, aby nas wybawił z rąk Filistyńczyków. Wziął wtedy Samuel jedno jagnię, sące i złożył je Panu na ofiarę całopalną. I wołał Samuel za Izraelem do Pana, a Pan wysłuchał go. Tego dnia, gdy Samuel składał tę ofiarę, a Filistyńczycy podeszli, aby wszcząć walkę z Izraelem, Pan zagrzmiał donośnie nad Filistyńczykami i wzbudził wśród nich popłoch i zostali pobici przez Izraela. Wojownicy izraelscy ruszyli z Mispy w pościgu za Filistyńczykami i bili ich aż pod Berkar. Samuel zaś wziął kamień i położył go między Mispą a Jeszaną i nazwał go Eben-Hazer, mówiąc, aż dotąd pomagał nam Pan. Tak to Filistyńczycy zostali upokorzeni i już nie napadali na obszar Izraela. Ręka Pana zaś ciążyła nad Filistyńczykami po wszystkie dni życia Samuela. Tu jest przykład modlitwy wstawienniczej, ale ja tylko chciałem zwrócić uwagę na jedno zdanie, na ostatnie zdanie. Ręka Pana zaś ciążyła nad Filistyńczykami po wszystkie dni życia Samuela. Nie jest to ciekawe zdanie? Dlaczego po wszystkie dni życia Samuela? Samuel to był niesamowity wstawiennik. Popatrzcie, jaka to jest moc. Izrael się miał super. Za czasów Samuela, po wszystkie dni życia Samuela, ręka Pana ciążyła. Po prostu ta wstawiennicza modlitwa Samuela sprawiła, że oni nic nie mogli. Po prostu nic nie mogli. I to nam pokazuje, jak bardzo wielka jest moc modlitwy wstawienniczej. I dlatego wstawiać się, już więcej nie będę tutaj cytował, wstawiać się za każdą sytuacją. Przypomnijmy sobie różne sytuacje w naszym życiu. Przypomnijmy sobie również sytuację na przykład Piotra w więzieniu, kiedy pamiętamy, jak cały zbór się modlił za Piotrem i anioł pański otworzył drzwi więzienia. Wszystko się zaczęło otwierać tylko dlatego, że Kościół cały czas się nieustannie modlił. Kochani, myślę, że my ciągle niedowartościowujemy, co to znaczy modlitwa wstawiennicza. To jest tylko Stary Testament jest obrazem. W Nowym Testamencie my jeszcze więcej możemy, dlatego że każdy z nas ma dostęp do tronu łaski. Bóg mówi w liście do Hebrajczyków, przystąpmy wtedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy znaleźli pomoc w stosownym czasie. A więc, kochani, mamy otwartą drogę i chciejmy korzystać z tej drogi, chciejmy korzystać z tej możliwości, że możemy się wstawiać się za różnymi potrzebami. I wierzę, że Pan posyła swoich aniołów, Pan otwiera drzwi, Pan rozwiązuje więzy, Pan stwarza nowe możliwości, które nas zaskakują. To nie od naszej siły, jako tych wojowników, ale od podniesionych rąk zależy zwycięstwo. Módlcie się, kochani. Módlmy się wszyscy.